Wydział opracował koncepcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Grunwaldzkiej i Bankowej, która pozytywnie zaopiniowała Komisja do Spraw Oznakowania. Zaproponowano wykonanie mini ronda na ulicy Grunwaldzkiej przy Biedronce, pozostawienie ruchu dwukierunkowego na ulicy Grunwaldzkiej od Biedronki do ulicy Bocznej, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Bankowej w kierunku do Bankowej, wydzielenie miejsc parkingowych na Bankowej i Grunwaldzkiej oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej przy zjeździe do przedszkola. Przypominacie sobie Państwo ten wniosek. Ja mam tylko takie pytanie, co ma dać to rondo, mini rondo przy Biedronce, skoro wyjazd w ulicę Sukienników jest taki, że mamy tylko prawoskręt, nie mamy tam lewoskrętu, czyli praktycznie zastanawiałem się nad tym, po co jest to mini rondo. Otóż tutaj w tym zakresie, czy zamyśle całej koncepcji, jest uregulowanie i usystematyzowanie ruchu drogowego na ulicy Grunwaldzkiej w rejonie Biedronki i kolejnego marketu, gdzie gro mieszkańców zauważamy skraca sobie drogę z 14 lutego przez stację paliw i uciekają szybko do Bankowej, do Grunwaldzką, do właśnie też do Sukienników. To rondo ma poprawić komunikację po obrębie samego skrzyżowania, wjazd do Biedronki, wjazd właśnie do obszaru stacji paliw i tam mini rondo się zmieści, ale chodzi nam na wymalowanie wjazdu do wyjazdu, żeby skomunikować, aby kierowcy wiedzieli, w jaki sposób mają się poruszać. Mamy świadomość też tego, że do Biedronki przyjeżdżają długie samochody z dużym tonażem się rozładować, co nie stoi na przeszkodzie, aby na tym rondzie przejeżdżać. Te zachowania mają odbywać się chociażby w godzinach szczytu, gdy natężenie pojazdów będzie zdecydowanie większe. W tej chwili nikt nie wie, że przed Biedronką należy zatrzymać się, a wszyscy suną na pierwszeństwie. To jest zwykły zjazd z nieruchomości. Są kolizje. Czy są kolizje? Tamten obszar jest nieuregulowany, on jest nieczytelny, jest taka wolna amerykanka na zasadzie patrzę kierowcy w oczy i kto pierwszy zrobi ruch. Do tej pory ale tak szybko. Ale jeżeli nie ma kolizji, to przepuszczę. Dobrze, ja mam pytanie, bo zostało to, że tak powiem, wrzucone do jednego worka, mini rondo i wprowadzenie tego jednokierunkowego ruchu. Tak, sprawa tego mini ronda to jest, powiedzmy, to są określone nakłady inwestycyjne, jakieś tam, w jakim terminie to może być zrealizowane? Chcemy to zrobić do czerwca. Jest to bieżącym nakładem na utrzymanie dróg. Będzie to bardziej malowanka niż wykonanie jakichś tam dużych nakładów. Jakieś drobne korekty będą, ale na pewno nie wysoko nakładowe. Przepraszam Pan, tylko jedną prośbę, żebyśmy się w przypadku tej malowanki nie ośmieszyli jak przed. Ryzyko jest potężne. Ja mam tam bardzo dużo wad. Ja myślę po prostu, że tam potrzeba znaczy znaki. Znaki. I koniec. Natomiast mini ronda ja tam nie widzę. A broń Boże, trzeba być. A później będzie ma dobrze, ja mam, proszę Państwa, ja mam taką propozycję. Ja mam taką propozycję, kiedy już będzie, że tak powiem, rozrysowane to. To przedstawi Pan Dyrektor ten temat tutaj na komisji i wówczas będziemy się mogli wypowiadać, bo w tej chwili to właśnie nie mamy tak jakiejś tam wizji, jakby to miało wyglądać. Natomiast mam jedną uwagę dotyczącą ulicy Bankowej. Otóż pojawiły się w internecie, czytałem taką tam uwagę dotyczące możliwości wjazdu, wyjazdu do przedszkola, do liceum, czy tam bez zespołu szkół katolickich. Czy nie należałoby, temat, o którym kiedyś rozmawialiśmy z panem dyrektorem Rekowskim, czy nie należałoby się zastanowić nad likwidacją miejsc parkingowych z przodu przed biurowcem, garagowcem ZGM-u, wprowadzając te miejsca parkingowe w podwórko, które jest de facto puste. Tak.
To znaczy, tak, ta koncepcja jak gdyby ma zmienić całą ulicę Grunwaldzką i część bankowej, czyli jak gdyby od sygnalizacji na pętlę do... Czyli ja mam taką propozycję, żeby opracowując tą koncepcję przyjąć od razu tą uwagę, o której zresztą już kiedyś mówiliśmy. Tutaj likwidacja tych miejsc parkingowych, tak. Prowadzenie tego posunku... To są parkingi też dla interesantów ZGM-u. To znaczy, bo ZGM ma swoje podwórko, ma zamknięte. To nie jest ogólnodostępne. Ale można je otworzyć. A jak można otworzyć? No to tam są jego magazyny, tam jest wszystko. To trzeba się najpierw zastanowić, a nie zabierać coś komuś od razu wolną ręką, jak to kiedyś ZGM robił. No. To ZGM ten parking zrobił. Miasto tego nie zrobiło. Ale jeżeli chcemy tą koncepcję przygotować, uzgodnić zarówno z Biedronką, którą pozostały... No ja rozumiem, ale nie tak można brać tą zapach. Natomiast jeżeli chodzi o ZGM, tam widzimy nie parkowanie prosto, a to jest zielonego muru. Przepraszam, ZGM, czy lewo do tego muru. To spowoduje, że wzrost drogi będzie szerokości około 6 metrów i będzie kolizji między oczekującymi na zielone światło skrzyżowania, a dojeżdżającymi do przedszkola. Możliwości minięcia się.